Ja wiem, nie oszczekuj mnie, to wypada zrobić, wiem o tym. Ale do 3 razy sztuka. Siemano, to ja, czyli Łukasz, kanał Muzyk na Gospodarstwie. A w dzisiejszym odcinku... Kurde. O, tak. Że tak, zacytuję klasyk, witam Państwa, dzisiaj będzie trochę pojebaństwa. A dlaczego pojebaństwa? Widzicie, przywiozłem sama. Zrzucam zboże do stodoły. No i kurde, musimy założyć taśmę. Łukasz, po coś ty ją zdejmował? Kurna, gamonie. Narobiłem sobie roboty, kurde. A gdybym najpierw rzucił film, poczekał chwilę i poczytał te komentarze, to bym sobie zaoszczędził kupę czasu. I roboty. O nerwach już nie wspomnę, bo na pewno to się tak skończy, że będę musiał pół odcinka wyciąć. No wiecie, bo to miało być tak, że będzie wożone w opór, będzie koszone i wożone w opór do stodoły, którą zaraz otworzymy tu przy odrobinie szczęścia. Tu muszę w ogóle wyczyścić, bo był hop po zboże i mówi, kurde, taka słoma. Fajna. Mówię, jaka fajna, 10-letnia, chłopie, albo i dalej. Kurde, nieważne, ładujemy. Panie, ile pan chcesz za to? Ja mówię, panie, nie będę pana kasował przecież za 10-letnią słomę. Kurde, to by był skandal w biały dzień. Daj, przywieź pan następnym razem jakieś jedno dobre piwko. Jedno dobre piwko według pana. No, ale co? Patrzcie, kurde, wypadnie. Temptation. Dzień. No i co generalnie? Trochę sprzętu się tu nazjeżdżało. Świątkę za opryskiwaczem przywiozłem. Ciśnienie skakało, bo była dziurka na wężu między pompą a zbiornikiem i zasysało lewe powietrze. Sytuacja opanowana. Z przyczepa, kurde. I nie dam jej tam, bo tam wstawiłem agregat i siewnik, kurde, stoi, bo kolega poplony siał. Nie ma co gadać, trzeba działać. Gdzie jest? Łabędzie jezioro tańczone tutaj ciągnikami zaraz. Rozsiewacz dobyty. Teraz trzeba przyczepę zapiąć, poprzestawiać. O kurde, grzeje w dupę. Ich. Ja wiem, nie oszczekuj mnie, to wypada zrobić, wiem o tym. Ale do 3 razy sztuka. Tu by pasowało coś zrobić, żeby to podwieszać. Teraz pionizacja zaczepu. Nie wiem, czy to wytrzyma. Dobre będzie. Albo za wysoko. Teraz. Kurwa, za nisko było. Wcześniej było dobrze. Przecież to naciągnę tyle. Kurwa, patrzcie. Ja nie naciągnę. O. Voilà. Która teraz będzie jak jezioro łabędzie. Do tyłu. Pięty rozrzutnik to teraz znowu do przodu. Wyjdzie. No i teraz znowu do tyłu. No mówiłem, kurwa, jezioro łabędzie będzie. Przydałby mi się teraz to. A dzisiaj o tym kurna z Ignasiem gadałem, nie? Że samemu to jest taka robota, głównie robota. A tak, we dwóch to od razu, 3 razy szybciej idzie.
Jakby mi kto pokazywał, gdzie ja jadę, bo ja już nie widzę, nawet w lusterku nic nie widać. A tak bym chociaż, kurde, chyba już jeżdżam z Boże, bo się zaczyna przechylać. No. To chyba jeszcze trochę. Jak ładnie podjechał, kurma. Widział. I co? Odleci? Nie odleci, co? Kurde, elegancko. Widzieli panie? Forsz podnosi wyżej, kurde, bo to teraz jest na wysokości mojej klatki piersiowej, a forszu było na wysokości ryjca. Mogłem, ale odpinać forsza, kurde. Kiedy wolę to złopatować na szybkości, też szybko pójdzie, zobaczycie. A few moments later. Mówiłem, że jezioro łabędzie. Będę tańczył tymi ciągnikami, kurde. I teraz tak, zdjąłem to. Tam już wrzuciłem. A tu trzyma jak 150. Trzeba to przetegować. O, a tu widzicie, to tak jest teraz, tak. Kurde, to tam dawałem, teraz dam te burty tam, to sobie będę musiał sam wejść, kurna, sam to przetargać, tam oprzeć, a jakby była druga osoba, to już by to odbierała, ale dzisiaj takowej na razie nie ma. Dobre jaja, co? Chłop zbijał taśmę, kurwa, żeby ją założyć po miesiącu czy półtorej. O ja pierdzielę, takie rzeczy tylko muzyka. Nie znajdziecie tego na TVP Kultura. O. Ale przynajmniej adaptery są wyczyszczone z tych. Tu to by w ogóle można jakiś sprzęt wcisnąć nawet jeszcze. Ten siewnik, kurde, może by stał, ale nie ma padać, a ja chcę siać. Na sucho będzie rzepak siany, widzę już. Chociaż tej wilgoci w ziemi jest chyba trochę. Wyciągnę pod górkę. Lacia zgubiłem. Zrobiło to jeszcze to tu. Wyciszczę co nieco. Bo mi powiecie, że brudny wsadzam. Dobra. Chyba się tak chwycę, nie wiem. Czy nie chwycę taczki, kurde, macie. Kurde, chwyciłem taczkę. No, wyłaś. No i git. Tak miało być.
tak zrobimy. Tu oprzemy, zgasimy i pierdolę, idę na piwo. Jezu, jakby się tu do tego zebrać. Znalazłem koniec. To jest koniec. Czyli początek. Czyli już sam nie wiem co to jest. Ale jest i to jest najważniejsze. O, tu se siądę. Jak mi przytrzęśnie nogi, to będę krzyczał. O, jak będę krzyczał. Łukasz, ubrałbyś sobie inne buty. Ale za ciepło jest. Kurde. O, tak. I co dalej? To jest to teraz. Dobra, taśma jest ustawiona. Teraz by wypadało ją położyć dalej za te ucha, bo one nie są ruchliwe. Tamte się fajnie ruszają. I chyba będzie dobrze. Może nie będzie tak źle, jak kurde żeście mówili. Proszę bardzo, jak pięknie. Dobra, sam tym cofniemy na razie. Idziemy się męczyć z taśmą. I z tej strony też jest. Widzieli wy? Takie kurde są. Dwóch by się przydało, żeby taśma równo szła. Już mam taśmę za połową. Chciałem spytać, czyście widzieli, ale nie widzieliście się, bo się kamera zgrała. Ale idzie spoko. Idzie. Lepiej niż zakładałem. Nawet. Idzie. Tylko ta część z góry popychać. Jak na razie idzie 100 razy lepiej niż zakładałem, że pójdzie. Mam już listwę tutaj. Teraz chyba najgorsze miejsce przede mną. Tak mi się wydaje. Tu mi trochę poleciało gówna na głowę. Okej. Okay. Patrzcie. Moja ciona. Coś tu pokręcone jest.
Wiem co było. Patrzcie. Taśma była tak okręcona, wystarczy ją okręcić tak. Już się wszystko zbiera. Cyk. A tu trzeba zaraz będzie spiąć. Spinki jakie są, każdy widzi. Teraz pytanie. To tak? To nie tak. To musi być tak. O. Cyk. Dobra, tą stronę już mam. To tego mi nikt nie rozdzieli. Zaraz sobie zagnę to. Ale ta strona jest krzywa. Trzeba ponaciągać tam na kołach i tu jest na kole coś nie halo, jest krzywawo. Czy tu do tego momentu jest prosto, coś się na tej długości tu skrzywiło. Tak lekko na razie starczy, jakby trzeba było coś rozpinać to. Wiem o co chodzi. Tu taśma jest równo, a tu nie jest równo, bo tam jest szpara na dwa palce, a tu dwa palce nie wejdą. Chyba że z tym małym też nie bardzo. To się poluzuje na napinaczu, żeby obie były równo i to chyba później ustawimy na metr czy coś, czy na suwniarkę nawet. I będziesz pan zadowolony, ale teraz jest 18. Jadę nakopać ziemniaków, kurde, bo mam dość duże zamówienia. No i patrz ta. Nakopałem. Ten trochę się chyba zzieleniał. Albo nie nawet. Ładne te ziemniaki, co? W tym roku muzyka. Duże takie. No i smaczne, to jest najważniejsze. Wiadomo, że się zdarzą takie i mniejsze. Oblepione to ziemią strasznie. Mokro jest nawet. O, ale ten, patrzcie. Jaki wielki. Ten. Są takie słoniowe wielkie. No tylko chwastem zarosło. Cholernie. Dogrywam się już z komórki, bo kamerę zostawiłem w GoPro. GoPro zostawiłem w aucie. A już się późno zrobiło. Słońce zachodzi. Księżyca nie ma. No, ale dobra, to kurde, tą taśmę to dokończymy jutro. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!